24 maja ulicami Oświęcimia przeszedł 4 Marsz dla Życia i Rodziny. Jest on manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby od poczęcia do naturalnej śmierci. Idea imprezy nabiera szczególnej aktualności wobec zagrożenia, jakie dla praw człowieka, rodziny i społeczeństwa stanowi kultura śmierci. Te marsze temu służą, żeby i ludzi uświadomić i dać świadectwo też innym osobom, że jest się za życiem, że aborcja to jest zło, że to jest zabijanie człowieka i podobnie eutanazja, że eutanazja też jest to po prostu zło. Czasami właśnie te rzeczy, które mają miejsce, czyli aborcje czy eutanazje, wynikają z tego, że po prostu nie chcemy, człowiek nie chce wziąć tego na siebie, nie chce ponieść konsekwencji swoich czynów. Cały marsz tętnił życiem, ale przede wszystkim tętnił życie w imię Jezusa. Ludzie przyszli tutaj po to, żeby głosić swoje przekonania chrześcijańskie, wartości chrześcijańskie, żeby ogłosić Boga w swoich rodzinach i to było bardzo czuć w atmosferze, w okrzykach pełnych radości, takiego entuzjazmu, że każdy wiedział, po co w tym marszu idzie. Marsz rozpoczął się mszą świętą, a następnie przeszedł głównymi ulicami Oświęcimia, by na koniec móc dotrzeć na rynek główny. Tam odbyło się orędzie ewangelizacyjne, po którym uczestnicy marszu udali się na dziedziniec zakładu salezjańskiego, gdzie odbył się piknik rodzinny. Najpierw będzie zespół Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody, który ma własny zestaw utworów ewangelizacyjnych, jakby kontynuując to, co było w trakcie marszu. Natomiast na zakończenie myślę, że koncert naprawdę wielkiego wymiaru, ponieważ będziemy mieli najlepszy dzisiaj zespół muzyki sakralnej i młodzieżowej, jednocześnie TGD. Dzień zakończył występ polskiego pop-gospelowego chóru chrześcijańskiego TGD, czyli trzecia godzina dnia.